W XX wieku telewizja i radio zastąpiły gazety drukowane i stały się głównym źródłem informacji. Obecnie rolę najważniejszego medium sprawuje internet. Za pośrednictwem sieci mamy dostęp do newsów, wiadomości ze świata, nauki czy rozrywki. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak wielką zmianę przyniosła rewolucja internetowa. Nawet pandemia nie była w stanie zatrzymać rozwoju biznesu opartego o rozwiązania online. Firmy dominujące na większości rynków momentalnie przeniosły się w tryb pracy zdalnej. Ostatnie lata stoją pod znakiem dynamicznego postępu wielu dziedzin, których rozumienie posuwa się w bardzo dużym tempie. Z roku na rok, a czasem nawet z miesiąca na miesiąc, naukowcy redefiniują pojęcia, odkrywają nowe możliwości czy znajdują nowe zastosowania. O tym, w jaki sposób nauka może dotrzymać kroku w wyścigu biznesu i najbardziej ambitnych badaczy, opowiemy Wam w tym krótkim materiale. Szkolnictwo wyższe na fali zmian stanęło przed bardzo poważnym dylematem. Trzeba dopasować się do zmian wyraźnie przyspieszającego przemysłu i rozwoju technologii. Odpowiedzieć na potrzeby informowania o odkryciach w sposób błyskawiczny. Jednocześnie trzeba zachować rygor, dyscyplinę i sumienność przy weryfikacji prawdziwości badań. Potrzebny był nowy system i nowe zasady publikacji badań, które pogodzą prący naprzód biznes z powagą i sumienną pracą recenzentów. O samym procesie badawczym nagraliśmy dla Was osobny materiał. Zaczyna się od planu określenia celu i przedmiotu badania, a kończy publikacją, czyli oficjalnym ogłoszeniem wyników badań reszcie świata nauki. Publikację z konieczności wspomnianego wyżej rygoru naukowego poprzedza recenzja, prowadzona najczęściej niezależnie przez kilku naukowców. Metoda stosowana w większości krajów Europy różni się od tego, co stosują kraje anglosaskie, których uczelnie publikują większość badań dotyczących dziedzin rozwojowych, takich jak matematyka, medycyna czy informatyka. Uniwersalnie jednak najważniejszą wartością przy recenzjach jest ich szczegółowość oraz pełna anonimowość. Pośpiech, jak łatwo się domyślić, nigdy nie stanowił domeny świata akademickiego. Recenzją, zgodnie z tradycyjnie przyjętym modelem, zajmuje się grono ekspertów. W zależności od wagi publikacji jest to dwóch lub trzech przedstawicieli dziedziny naukowej bliskiej autorowi pracy. Każdy recenzent opiniuje pracę, a w razie uwag kontaktuje się z autorem. Następnie recenzenci wspólnie przyjmują lub odrzucają wniosek o publikację. Dopiero prace zaopiniowane pozytywnie przechodzą do etapu składu i po naniesieniu ewentualnych poprawek przez autora dochodzi do publikacji. To wszystko dzieje się bardzo, bardzo powoli. Jak pokazał początek XXI wieku, zdecydowanie za wolno. Rozwiązanie? System weryfikacji prac badawczych oparty o zasadę online first. O co w niej chodzi? Można zacząć najprościej od powiedzenia, że to kompromis pomiędzy tradycyjną metodą weryfikacji i współczesnymi realiami. Renomowane czasopisma naukowe, które są śledzone przez badaczy i przedstawicieli biznesu, mają swoje wersje online. Każda przesłana praca zostaje poddana jedynie wstępnej weryfikacji i pojawia się w elektronicznym wydaniu periodyku. Jednocześnie, już po oficjalnej publikacji online, trwa proces szczegółowej recenzji. Recenzja przebiega w sposób analogiczny do tego, o czym opowiadałem wcześniej. Wyselekcjonowany panel naukowy ocenia badania pod kątem rzetelności, poprawności metodologicznej i prawdziwości podawanych danych. Po uzyskaniu pełnej aprobaty, artykuły i opracowania publikowane są w papierowej wersji czasopism i monografii naukowych, najczęściej w odstępie kilku miesięcy od wersji online. System zaprojektowano w taki sposób, aby przełomowe badania, mogące wpłynąć na inne obecnie prowadzone analizy, mogły możliwie szybko zostać zaprezentowane. Ktoś mógłby powiedzieć, że do obiegu wpuszczane są wyniki badań i teorie, które mogą okazać się farsą, że to selekcja i rygor kadr profesorskich oceniających pracę odróżnia najbardziej renomowane periodyki od pękających w szwach od fake newsów wydawnictw komercyjnych. Jest to obawa po części uzasadniona. Faktycznie, od czasu wprowadzenia tej reguły publikuje się więcej i trudniej o całkowitą kontrolę nad prawdziwością części badań. W ogólnym rozrachunku wydaje się jednak, że takie ryzyko jest przyćmiewane
przez zalety stosowania reguły online first. Zwolennicy tego rozwiązania, których w świecie nauki i biznesu nie brakuje, podkreślają, że jest to wyjście świata nauki naprzeciw potrzebom rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa. Podkreśla się też, że to krok na drodze do demokratyzacji badań naukowych. Po latach naporu społeczeństwa i środowiska biznesowego, uczelnie dokonały przewartościowania reguł określających ich rolę. Na przykładzie sukcesywnego wdrażania zasady online first widzimy, że głównym celem akademii jest nadążanie za zmieniającym się światem. Miejsce uczelni wyższych w kreowanej dziś rzeczywistości nie jest jeszcze przesądzone, ale cieszy fakt, że uczestniczą one aktywnie w procesie tworzenia rozwiązań jutra.